dzień dobry. Jedziemy do warsztatu ogarnąć nasze furki. No i co? I dam się przejechać Kamilowi szósteczką. Zobaczycie sobie, jak sobie radzi i czy mu się podoba. Zapraszamy do oglądania. No i elegancko. Chcieliście Kamila za kierownicą szósteczki? Proszę bardzo. Dobra. Serwisik zrobiony. Okej. Generalnie nie ma co tutaj porównywać, prawda, do Porsche, tak. Jest, Porsche ma 100 koni więcej. Ma 4 napęd. Jest Porsche. Aha. Tu nie ma już regulacji kierownicy? Jest góra dół. W dół trochę. No to na dół, nie. A, jest ty, przód, tył. Tak jak i w Porsche. Także, okay, no to nie. No także to nic tu nie wymyślimy. Okay. Kurde, tak samo. No. Znaczy ja trochę porównam do Porsche, już tak jeszcze zanim tutaj odczucia z jazdy, że... Światełka włączone? Włączone. No jakby jedno i drugie traktujesz sezonowo i tak porównując właśnie jak... No to jest już klasyk szóstka, nie? No taki prawdziwy Porsche, klasyk. Porsche jeszcze musi trochę dojrzeć do tego. I to widać to... Widać to nie tylko jakby no na pierwszy rzut oka po bryle, ale nawet po tym jak ludzie się zachowują, jak widzą szóstkę na ulicy. Oczywiście nie? Porównujemy do mojego Porsche. Tak. Żeby nie było, że ktoś pomyśli o ten, nie? Tak. Nawet dzisiaj jechaliśmy do warsztatu, to z Audi to chyba Q7 było. Zwolnił i od razu, tak, jeszcze pokazuje. Tak, dokładnie. Później też się ktoś tam zatrzymał, nie? Zresztą staliśmy w korku, to kilka osób, nie? No. Patrzyło i kciuka pokazało. Widzę, tniesz tu zakręty. Kurde, no powiem ci, że no dźwięk, no to wiesz, no ten wydech, tak? Wydech jechałem za tobą. Przy przyspieszaniu bardzo fajnie mruczy, ale jak jedziesz normalnie, no to jest pełna kulturka, nie budzisz sąsiadów. No, a powiem ci, kurczę, tak do codziennej, nawet tak do zwykłej jazdy, powiem ci, że chyba mimo wszystko szóstkę mi się lepiej prowadzi niż Porsche. Nawet te zakręty, nie wiem z czego to wynika. Jakoś... Może tobie bardziej pasuje? Może tak, jakoś mimo wszystko, albo taka psychika, nie? Bo Porsche jechałem bardziej tak, wiesz... Rekreacyjnie. No może tak, może tutaj się mniej mam z tyłu jakichś obaw, nie? Może o to... O, jak... Fajnie strzela, tak. Nie? Może o to chodzi. No może tak. Albo też, no nie wiem, no. Znaczy ja zauważyłem, tutaj więcej trzeba kierownicą skręcać niż w Porsche. Tak. W Porsche jest taką bardziej, taka bardziej precyzyjna, nie? Tak. Ale to wynika z układu po prostu kierowniczego. Tutaj jest układ kierowniczy na ślimaku, przekładnia ślimakowa, a w Porsche jest po prostu maglownica, nie? No. I to jest taka różnica. No ty już jeździłeś moją szóstką wcześniej, nie? I pamiętam jak powiedziałeś, kurde, wpadłem na konotopę, po co ja zwalniałem. Tak, bo
ja tam mam taką jedną prędkość po prostu, którą sobie jadę swoim E46, tak? I jak już jadę tą prędkością, no to moje E46 się tam coś tam przegina, nie? A tym jechałem taką prędkością i nic się nie działo, jakbym jechał po prostej. No tak. No. No na pewno te fotele są wygodniejsze niż w Porsche. No. I szczerze myślałem nad tym i nie wiem, czy do Porsche nie kupię sobie foteli sportowych, które po prostu wstawię, wiesz, Kamil, bo tak jakoś, kurde. I tak samo właśnie tam komentował chyba Romek, że on ma manualne fotele i jak da na dół, no to nie widzi nawet tego przymastę nad kola, nie? No to tak jak myślałem, po prostu ten cały mechanizm, wiesz, elektryczny powoduje to, że fotel nie chce zejść niżej. Tak. Ale to samo jest w szóstce, wiesz? Aha. Tu są manualne, zresztą tutaj oryginalnie były kanapy elektryczne. Tam jeźdź dalej, tam zawrócimy. A, zawrócę. Kanapy elektryczne i one też tak nisko nie szły, nie? No. Jak te fotele. Ogólnie to się cieszę, że ci się podoba. Ja powiem wam tak, jak zamieniłem w garażu Porsche na E24, no to też banan taki. Znaczy ja w obu autach mam takiego banana, bo ja kocham jeździć, kocham auta sportowe, ale takie prawdziwe z krwi i kości. A taką na pewno jest właśnie szóstka. Żałuję, że nie jest to M635 CSI, ale słuchajcie, nie można mieć wszystkiego, tak? Szczerze? Lepiej mi się szybko jedzie. No i ja to szanuję, kurde. No dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, jakoś bardziej czuję po prostu ten samochód. A widzisz. Bardziej czuję i w zakrętach i no nie wiem. Znaczy ja sobie bardzo długo myślałem nad tym, nie? No. Może to jest właśnie spowodowane tym, że Porsche się samo prowadzi, wiesz? Ja jestem już no, na tyle doświadczonym kierowcą, że chyba potrzebuję już czegoś takiego właśnie, wiesz? Aha. I dlatego tam mi się podoba taki, wiesz, ja inaczej już jeżdżę niż, no niż tak. Zwykły po prostu kierowca, niż ktoś taki jak ty, mniej doświadczony, tak. Nie? No tak, no trzeba też powiedzieć, że ja jakby nie mam ani doświadczenia z torów wyścigowych czy coś, tylko z takiej codziennej jazdy, także taka też jest różnica, nie? No i ale no mówię po prostu szczerze, lepiej mi się szóstką jeździ. No i może super. To jest kwestia, że jestem też bardziej obyty z tym autem, wiesz? Może no tak. No ale tak. To, no to już wiesz, no różne są czynniki, na to wpływają. Mówię po prostu szczerze. Ja osobiście lubię jeździć i szósteczką, i prosiaczkiem. Jakbym miał wybrać po prostu auto jako na co dzień, to wolałbym szóstkę. Jeśli chodzi o auto takie, żeby sobie właśnie pojechać gdzieś na tor wyścigowy, to na pewno prosiaka bym wybrał. No i tak można spuentować ten odcineczek. No tak, znaczy no na pewno warto wspomnieć, że tutaj też nie masz seryjnego zawieszenia w tej szóstce, nie? No tak, tutaj są modyfikacje, tak jest. Zawieszenie jest zrobione pode mnie, hamulce są zrobione pode mnie jest ustawiony samochód. Prawdopodobnie jakbyśmy tu porównywali szóstkę taką seryjną, to byłoby inaczej, inne. Tak jest, tak jest, także tutaj po prostu, kurczę, no takie porównanie, no i tyle, takie mam auta i tyle, i tak możemy to porównać. Tak.
W każdym razie autko przygotowaliśmy do rajdu koguta, na który się wybieramy. Jedzie Kamil, ja i Marika. Albo może najpierw Marika, ty i ja. Jakkolwiek, tak? No i tyle. Jakbyście chcieli się z nami spotkać na starcie w Oławie, na mecie w Giżycku lub po drodze, serdecznie zapraszamy do śledzenia całego planu rajdu na stronie zabytkowe.com.pl. Tak jest. No i tyle. I na tym będziemy kończyć odcineczek. Widzimy się na rajdzie koguta. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.